Cześć wszystkim. Dziś wybrałem się nad Odrę. Mianowicie niedaleko mostu milenijnego. Jest tu taka dosyć płcizna, więc zauważyłem ostatnimi czasy, że strasznie dużo dzikiego ptactwa tutaj sobie przesiaduje. I postanowiłem wziąć dziś sprzęt. Przetestować przy okazji na większej odległości nowy mikrofon. Zobaczymy, jak to z dźwiękiem będzie, przynajmniej przy odgłosach ptaków. Ciepło dzisiaj. Troszeczkę pogoda mnie zaskoczyła, bo byłem pewien, że będzie troszkę więcej światła. Słoneczka przede wszystkim. A okazało się, że jednak mamy całkowicie zachmurzone niebo. No nic. Na szczęście perspektywa, z której fotografuję, daje właśnie ten plus, że nie widzimy tyle nieba, co tafle wody, bo jest to bardzo z niskiego poziomu robione, więc te zdjęcia są troszeczkę bardziej wzbogacone. Pogoda zaczyna się robić nieciekawa. Trzeba będzie chyba troszeczkę zmienić miejsce fotografowania. Nic się nie stało. On tak się zachowuje jak właściciel terenu. Wielu panu wędkarzy go zna, ale... Przepraszam. Nic się nie stało, proszę panią. Ale tak, by kurz jest taki, żeby uciekał jak pan. No. Także jak widzicie, jest tu też już spora garstka ludzi o tej godzinie z psami. A więc, no, jakby nie patrzeć, jestem troszeczkę zamaskowany. Więc te psy jednak jak podchodzą, no to się troszeczkę boją. Co nie powiem, że ja też mam stracha, bo to jest jednak zwierzę. Nie wiadomo, jak zareaguje na coś leżącego w trawie. W bądź razie wracając do tego o zmianie miejsca, to prawdopodobnie zaraz się spakuję i pojadę w miejsce, w którym zbudowałem, że tak powiem, taką mini jakby czatownię. Zacząłem intensywnie sypać tam im ziarna. Kupiłem w zoologicznym, więc mam nadzieję, że smaczne jest dla nich to. A póki co rozkoszuję się kawą, którą już dziś będę zabierał ze sobą. Zdjęcia mam dziś w miarę ciekawe i
co mnie dzisiaj bardzo zszokowało. Jednak uwierzcie mi, że byłem dzisiaj tak sobie zamaskowany tutaj, leżąc przy tym brzegu, że w momencie, kiedy sobie leżałem i oglądałem zdjęcia, obok mnie przepływała albo wydra, albo jakaś, nie wiem, coś pływający gryzoń. I z początku myślałem, że jest to tylko jakaś tam rybka, która się rzuciła, ale gdy się spojrzałem do tyłu, to zobaczyłem strumień, taką strzałeczkę, więc stwierdziłem, że jednak coś płynęło i w momencie, kiedy chyba mnie zobaczyło, no to dało nura. Udało mi się sfotografować tego zwierzaka, więc zidentyfikuję go dopiero w domu. Małe, czarne, mokre. Prawdopodobnie to jest jakaś wydra albo kuna, więc dopiero w domu to zobaczę, co to jest. Gorąca kawa, mówię wam. Coś pięknego. Dobra. Trzeba byłoby się spakować. Powoli jechać w następne miejsce. Praktycznie dojechałem do miejsca, w którym mam zbudowaną czatownię. Ona oczywiście jest jeszcze troszeczkę do rozbudowy, bo to jest tylko taka sztuka zrobiona, żeby zobaczyć, czy będą zjawiać się tam zwierzęta. No nic. Czas zsiąść z mojego Cadillaca i trochę troszeczkę się trzeba przejść. Dobra. Okej. Jestem już w czatowni. Nie nagrywałem tego, ponieważ jest tu już kilka gatunków ptaków. Nie wiem jeszcze jakie, muszę się rozłożyć, więc muszę się zachowywać strasznie cicho. Pierwsze, czym zacznę, to od kawy.
teraz tylko cierpliwie czekać. Coś niesamowitego, mówię wam. Przed chwilą wyleciał kruk. Napiłam i zrobiłam taką wodę. Przyznam szczerze, że mam dzisiaj naprawdę niesamowite kadry i już nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do domu i zobaczę na komputerze, bo naprawdę, jeżeli mam to na karcie, co widziałem w wizjerze, to padam na kolana. Mam troszeczkę mocne światło, bo słońce troszeczkę mocno świeci, ale mam za miejscem, które jest wykadrowane, ciemne mam krzaki i ładne, rude liście, więc tło mam majstersztyk. Posiedzę jeszcze ze 2-3 godzinki, może szybciej, nie wiem, zobaczymy, jak będzie tutaj intensywność ptactwa przylatywać. Na tą chwilę obserwuję. Więc tak, kochani, na tą chwilę będę się z wami już żegnał. Mam kilkadziesiąt ciekawych naprawdę zdjęć. Mam nadzieję, że będą wam się podobały. Dzień dzisiejszy jak najbardziej zaliczony, biorąc pod uwagę to, że się naprawdę rozpogodziło i mamy taką naprawdę złotą jesień. Mam też parę jesiennych krajobrazów sfotografowanych. Co do dzikich ptaków, zwierząt, no jestem naprawdę na tak, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. No i jak to zawsze na koniec filmu. Jeśli podoba się wam mój film i to, co robię, zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału na YouTube, zostawienia jakiegoś komentarza i kliknięcia dzwoneczka, który was powiadomi o moich nowych filmach. Mam nadzieję, że za tydzień pogoda też równie mi dopisze, tak jak dzisiaj. Nie przeszkadzajcie, sikorki. I cóż, żegnam się z wami do przyszłego tygodnia. Trzymajcie się, hej! Mamy psa. Przeszkadzają w nagrywaniu filmów.